tajemnice, swoje złe i brzydkie uczynki i przywary. Tylko dlatego, że no jak to, albo jadę charytatywnie, mówiąc takie hasło, albo będę brał jakąś kasę, no po co? No to ja inwestuję, jak się zgodziłem, to sobie płacę wszystko, nie? No. Tylko dzisiaj mi nie pozwolili w restauracji zapłacić. Zdenerwowałem się. No dobrze, wracajmy do tematu tej książki. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że to jest wyprzedany nakład, więc nie przywiozłem nic. Na ukończeniu jest drugie wydanie, które będzie miało podtytuł, bo to jest Zwierzenie Kondensatora, a w tym drugim wydaniu będzie Zwierzenie Kondensatora, czyli przygody Albatrosa w krainie nielotów. No, strasznie lubię Albatrosa i taki, to jest taki piękny symbol życia ludzi, którzy to coś innego mają do powiedzenia niż większość. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Bardzo dziękuję, tak pięknie opowiadam. A ta książka wyjdzie we wrześniu. Czyli znaczy pod koniec. Może się uda. Czyli należy poszukiwać jak najbardziej. Przeczytałam, przyznam się, jednym tchem książkę nawet odkładałam, żeby nie skończyć zbyt szybko. Troszkę zaskoczyły mnie te zainteresowania okołoplastyczne, czy plastyczne, czy mógłby pan coś odpowiedzieć, ceramika w szczególności. Kocham. Słuchajcie, jak się jest z gościem, który ma długie włosy w 68 roku, rok przed maturą, to długie włosy to było tyle, już były długie włosy, już przerąbane, ciągnęli cię i tak. A jak skończyłem ogólniak, nigdzie mi nie chcieli przyjąć do pracy. Byłem naprawdę tylko tak, u rolników, nie mówię chłopi, nie wiem czy zauważyliście, u rolników, oni mają gdzieś, jak ty wyglądasz, jak chcesz grabiami, kosą, czy tam snopki wiązać, to oni są szczęśliwi, tam nie ma kto pracować nigdy. Zawsze tak jest. Teraz są maszyny wielkie. Na budowach beton woziłem tymi taczkami takimi drewnianymi po deskach. Rozładowywałem wagony i robiłem różne rzeczy. No ale ile można takich... Przecież ja nie jestem jakiś becur, nie? No i jeszcze doszło do tego, że zostałem usunięty z domu jako hippies. Nie będę tutaj tłumaczył, jakie to tytuły i jakie powody. I jak ktoś się mnie spytał, czy na przykład umiesz robić ceramikę? Tak, ja oczywiście. Człowiek, który nie ma co jeść, nie ma gdzie mieszkać, zapytany, czy umiesz malować szyldy albo transparenty pierwszomajowe, tak odręcznie, na takim płótnie długim, to mówi, tak, oczywiście. W życiu tego nie robiłem, uczyłem się, jak robiłem. Jak chcesz mieć pracę, to weźmiesz ją. Praca to Bóg. To jest najważniejsze, mieć pracę. To jest twoja wolność, a szczególnie mężczyzn. I pamiętam, że wziąłem transparenty, na przykład robiłem pierwszomajowe i była takie hasła, bo mi ten taki zestaw, cały komuniści mieli fajne pomysły, mieli takie śmieszne nawet. I pracując dla kraju, pracujesz dla siebie. No, tak było. A ja pisałem, pracując dla siebie, pracujesz dla kraju. I to wisiało. 1 maja zrobiłem wszystkie transparenty w ciągu dwóch nocy i jednego dnia, bo kolega po prostu się spóźnił, już tam taki, był taki plastyk. To był narzeczony córki pierwszego sekretarza, więc miał wszystkie dowody, ale nie dał rady. Potem się pytał, czy umiem szyby. No to zrobiłem. No co za problem. Popatrzyłem, jak się to robi. Tak się nauczyłem 46 zawodów. Naprawdę mam tyle wykonywanych zawodów. I ceramikiem też jestem. Potrafię wszystko. I bardzo lubię ceramikę. Teraz sobie chyba zrobię taką pracownię. Będę robił pojedyncze egzemplarze piękne i wystawiam na aukcjach, żeby kupować dzieciom niepełnosprawnym, na przykład wózki. Już tak robiłem. Malowałem też obrazy, ale ponieważ ja jestem gościem, który się ciągle uczy, to
wiecie, że największym grzechem jest nie uczyć się. To Chrystus powiedział, ci, co się nie uczą, grzeszą. Otwórz umysł na dzieło Pana. Ja nie chcę was tutaj, nie jestem jakimś kaznodzieją. Nie. Tylko pamiętam to, bo grałem Chrystusa. I bardzo szybko się uczyłem. Moja wiedza na temat malarstwa przeskoczyła moje umiejętności. Nie mogłem patrzeć na moje obrazy. Chociaż teraz tak tam kilka przetrwało, to podobają mi się, bo mają taki mają dużą emocję w sobie i dużo, każdy jest jakiś, wyraża coś. I tak samo jak w innych dziedzinach. No stąd się wziąłem te plastyczne. Zrobiłem tak, makramy się nauczyłem, bo mama miała dzień matki i co miałem. Polnych kwiatów już nie było, bo przetrzemili. No to zrobiłem jej taką osłonkę do doniczki wiszącej z makramy. Nauczyłem się w jedną noc i zrobiłem. Jak nie miałem co jeść, to robiłem z fartucha rzeźniczego takiego, ze skóry, torby, kapelusze. No zacząłem robić, ale zawsze był to pierwowzór, jedna sztuka. Nie mogłem uruchomić produkcji nigdy. Taki byłem jakiś. A i wtedy na targach były takie targowe dni, nie? U was jest targowy dzień, no. W Bochni też było coś takiego i tam takie szpejownia była, jak to mówią po niemiecku. Takie graciarnie sprzedawali różne rzeczy i tam były narzędzia do obróbki skóry. Przedwojenne znaczki do wytłaczania, te wszystkie takie, co tam na przykład Huculowie robili, takie skórę wybijali takimi różnymi rzeczami. I ja to wszystko wykupiłem. Miałem cały warsztat. Ale potem przeszło mi już. Potem przeszło mi, bo mój kolega rzeźbiarz obiecał mi, że mi zrobi dwa świątki, które obiecałem wysłać do Ameryki koledze. I nie przyniósł. I przez całą noc zrobiłem dwa świątki. Pierwszy raz w życiu. Drewna w życiu. No to jest tak, jak coś musisz, to robisz. Teraz na przykład jestem kucharz, nie? Ale w domu. Ale nie patrzę w przepisy. Tylko patrzę, co mam. Z tego gotuję. Ja. I mój syn, moja żona. Jestem weganinem, oni są wegetarianami. I dlatego muszę gotować, bo poza tym każdy ma jakąś inną dietę jeszcze i muszę porządkować się, na przykład insulinooporności mojej żony. Muszę tak robić jedzenie, żeby no nie miała szoku jakiegoś, nie? A ja jestem wegan, to w ogóle tam nie ma jajek. Oni jedzą. Znaczy synek i żona. Ale znam mnóstwo przepisów, które sam wymyśliłem.